osoba, a potem się nie wie, bo nie mają o tym pochodzi, bo to jest ważne, bo oni są ważne, tylko mają właśnie o dwie osoby. Płacenie to jest sposób. Thank you.
Tak, spieszy. Ruszymy! Derby 2011 na konia Radzik rozpoczęte. To zwycięstwo walczy 13 koni. W tej chwili wychodzą na prostą. Wyprowadza Eragon. Eragon jest na pierwszej pozycji. Na drugiej pozycji galopuje Etrusk. Eragon Etrusk na trzecim miejscu. Galopuje w tej chwili Sabir. Wszystko razem, blisko siebie. Na ostatniej pozycji Al-Am. Ale na czele jest Eragon, ale już na pierwszej pozycji galopuje w tej chwili Etrusk. Etrusk jest pierwszy, Eragon. Na trzeciej pozycji jest Elfar. Na czwartej Achilles, na piątej Sadir, na szóstej Cecilio, na siódmej Badan, następnie Mitch, Passiona, Matis, Wojłow, Al-Ami i Azylan. I pierwszy zakręt i nadal na czele galopuje Etrusk. Etrusk jest pierwszy, na drugiej pozycji Eragon, nadal zakręt, Etrusk, Eragon i na trzeciej pozycji Elfar. Etrusk, Eragon, Elfar, na czwartej pozycji Achilles, następnie Sabir, Cesigron, tam się nic nie zmienia, Al-Am jest na ostatniej pozycji, na przedostatniej Azylan. I za chwilę będzie do celownika 1800 metrów, ale z przewagą Etrusk, przewagą na drugiej pozycji Eragon. Na trzecim miejscu galopuje Elfar. Nadal to samo, nic się nie zmienia. Etrusk, Eragon, przerwa, Elfar, poprawi Wojłow, galopuje czwarty, Achilles, Cesigron, następnie Sabir, za Sabirem Bagan, następnie Mit, tam Matis, dalej Passionat, Azylan, na ostatniej pozycji Al-Am. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1400 metrów. Nadal na czele galopuje Etrusk. Etrusk przewagą, ale tam drugi jest Eragon, przerwa i na trzeciej pozycji Elfar, czyli te trzy konie od startu cały czas są na tych samych pozycjach. 1200 metrów do celownika. Etrusk nadal na czele, ale już tam mają tego Etruska i tego Eragona. Stawka zaczyna się mocno grupować. 1000 metrów do celownika. Nadal Etrusk, jeszcze Eragon, ale tam poprawił na trzecią pozycję Sabir. 900 metrów do celownika. Etrusk, Eragon na ostatniej pozycji. Cesigron w tej chwili. Etrusk jeszcze jest na czele, drugi jest Eragon. Sabir jest na trzeciej pozycji, ale tam jest niesamowity szczyt. Trzeci od końca Wojłow, 700 metrów do celownika. Etrusk nadal na czele, na drugiej pozycji jest Eragon, Sabir trzeci i za chwilę będzie 600 metrów do celownika. Al-Am tam pole poprawia. Szeroko konie wyszły na prostą, prowadzi, ale tam bardzo dobrze przy Elfar przy bandzie, 400 metrów do celownika, polem Sabir i Bagan, ale wielka, niesamowita, Sabir, Achilles, Al-Am pole finiszuje, ale jeszcze do celownika 300 metrów, Sabir, Elfar, ale jest niesamowita walka, trzy konie, Elfar przy bandzie, Sabir, Achilles, Elfar, trzymanie, Sabir jest na czele, Sabir, proszę Państwa, Achilles, Elfar, Al-Am, Wojłow, Passionat, Bagan, wszystko razem na ostatniej pozycji, Eragon, dlaczego? Nie, Cesigron, no to też
Za chwilę co rozejdzie zwycięzca derby dla Konia Radzki 2011 Ogier Sadir, trenowany przez panią Darię Gutowską. Sadira trenuje, powiedziałem, pani Daria Gutowska, a dosiadał zwycięzcę jockey Siergiej Wasiutow, hodowca Janusz Podlaski. Gratulujemy. Zatwierdzony numer 10 Eragon i koń 13, numer 6 Cesigro. Styl po walce. O jedną długość, następnie jedna długość, trzy długości, krótki łeb, krótki łeb. Pani prezes, 36 sekund, jedna wyżą. Świat, 35,4, pomoże. 37,3, 36,6, 37,3, 35,3 i 33 sekundy i 9 dziesiątych. Proszę Państwa, na podoku trwa dekoracja nocieńskiego konia. Zwyciężył Ogier Sadir. Hodowli i własności stadiny Janów Podlaski, trener pani Daria Gutowska, a w siodle Sadira jockey Wasiutow. Nagrody honorowe wręczają honorowy prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich pani Izabela Zawadzka, dyrektor Toru Wyścigowego Oddziału Hotelza Transportowego Warszawa Służebnic pan Włodzimierz Bąkowski, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych pan Feliks Klimczak, legenda polskiej hodowli jeździectwa polskiego pan Władysław Boszewski i kierownik działu organizacyjnego Wyścigów Konnych w Warszawie pan Artur Jednaszewski. Dlatego jest sponsorowany.
Trzy razy zgubiłam ten punkt, który nie gonił. No, pani da. Dlatego ja zmieniłam się. Ale tak samo mnie mąż goni. Ja poprosiłam się. Pomogę. Dla pana Marka. Marka Trenor. Pan Marek. Dziękuję bardzo. Pani Dario, teraz bierzesz ty, nie mam. O, jeszcze ty drugi, a nie jeszcze. A dobrze, teraz. Potłucze jeszcze mnie. Proszę pana, jestem pewna, że on tak niechcący zapraszamy do konia. Mogę panu gratulować? Zobaczymy tylko, czy koń da radę. Na mnie się może zgłosić. Ale chociaż jakiś taki raz, dwa. Czyli nie gratulujcie sobie teraz, później będzie mi się. No oczywiście, ale to się zawsze. Jak tam przyjedzie, to się będzie nie będzie to. Od razu bym pana odgarnił. Dalej? Dalej pod to ten. Dobrze, to chodźcie tu, stańcie. To bardzo proszę. Ja ci będę ubierać, Dobra, bardzo dziękuję. Bo sorry, muszę prowadzić.